Także cześć, witam w kolejnym odcinku z tej strony AgroSzymanów. Dzisiaj mamy filmik ze sprzedaży byków. Nagrałem początek o tych litwinach, były sprzedawane z tej drugiej kwatery, jak pewnie pamiętacie. Dzisiaj mamy końcówkę grudnia, 29. Tamte byki były sprzedawane jakoś na początku grudnia, w pierwszym tygodniu grudnia były sprzedane one. Jeszcze przed tą obniżką ceny, która, jak wiecie, no była i dalej trwa. Byki ważyły średnio 700, chyba 50 kg, jak dobrze pamiętam, była średnia waga ich. Cena, po jakiej zostały sprzedane, to 12,60 netto. 12,60 netto. To brutto, nie wiem ile wychodzi dokładnie, ale tam około 14 zł. 13,5 może, nie wiem. Trzeba by to obliczyć dokładnie. No jak mówię, netto 12,60. Średnia waga była 750 kilo tych sztuk. Były w wieku tam 22 miesiące one, mniej więcej. I z tego, co obliczyliśmy ich przyrost dzienny, bo jak kupowaliśmy, to każdej sztuki była waga zapisana. No mieliśmy w dokumentacji tam swojej, każdej sztuki, wagę przy zakupie, jakie kupowaliśmy jako odsadki. Tam no, ważyły tam około 300 kilo, może niecałe. Niektóre ponad 300, nie, większość ważyły ponad 300 kilo. No to z tego, co obliczyliśmy, to ich przyrost dzienny u nas w gospodarstwie wyniósł ponad 1,3 kg, tam kilo chyba 360 dokładnie wyniósł ich przyrost. No to jak na nasze warunki i tutaj jak my stosujemy żywienie u nas, to jesteśmy bardzo z nich zadowoleni, no bo jak wiecie, nie dajemy żadnych koncentratów ani niczego, tylko samo zboże i śruta rzepakowa. Także próbujemy ograniczać te koszty, obcinać je jak najbardziej możemy. No i wszystko mamy tutaj, tak to siano kiszonka i kiszonka z kukurydzy, no i ziemniaki. Myślę, że te ziemniaki też robią robotę, według mnie, no bo no one dają coś na pewno. Są takie tuczące, które ich dostają czasami 2 kilo dziennie. Dostawały byki, jak było sporo ich. No i także kilo 360 wyszedł ich taki średni przyrost, tak z naszych obliczeń, może tam się troszkę różni, ale to kilo 300 jest na pewno. Także jesteśmy no bardzo zadowoleni z ich przyrostów. No i byki już pojechały, jak widzicie tutaj te odsadki, które kropiliśmy teraz, są na całych dwóch kwaterach. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, czy będziemy je na pół przedzielać, bo tutaj jest akurat 7, tak pasuje, że jest 7 sztuk takich trochę większych i 7 sztuk trochę mniejszych. I zobaczymy, czy będziemy je przydzielać na pół, czy będą chodzić jednak wszystkie na całości razem. To się jeszcze okaże, zobaczymy. Na razie wszystkie chodzą razem. Tutaj pasze mają trochę siana, bo one wiedzie odsadki do złąki. Trochę miałem problemy, żeby się przyzwyczaili do tej paszy. Także dodajemy im trochę tego siana tam. Raz na dwa dni kostkę siana im dajemy, żeby tam trochę sobie poskubały tego siana. No i to pomaga, bo trochę zaczęły lepiej pobierać paszę przez to siano. No także tak wygląda na pewno teraz byki. No ceny spadły, jak wiecie, bo no sami wiemy, że spadły, bo już jak my sprzedawaliśmy, to już te tam 10-20 groszy już cena spadła od tej, co było tydzień wcześniej. Także nam się jeszcze udało w tym ostatnim terminie przy tych dobrych cenach sprzedać. Dobrze, że ich nie trzymaliśmy do teraz, tylko już pojechały wcześniej. Było, jak mówię, 7 sztuk. Tam filmiki będą, jak one wyglądały na początku. Ja tam nagrałem trochę telefonem, a jak tam sobie należało, bo ja nagrywałem rano, bo jechałem, musiałem szybko nagrać je. A tata nagrał już jak stały, jak były rano przed rozdaniem paszy owoców, jak wyglądały. Także to też wam rzucę. No i tam wyglądają te odsadki, które zakupiliśmy teraz. Zobaczymy, jak będą rosły. Na razie no przybierają. Trochę się zaokrągliły, już urosły. No już są u nas ponad miesiąc. Także już się zamówiłem, myślę. No. Tak wygląda. To mieszanki z limuzeum przeważnie. Tutaj jeszcze może przejdę. Jak widzicie, u nas jest 29 grudnia. Odwilż już po świętach. Te mrozy już zeszły, już mamy na plusie.
ale jeszcze jest biało. Jak widzicie, tutaj jest ten minus tego wachu z blachy, że pomrozi nam się po prostu skrapla. W tamtej wiacie, zaraz pójdę pokazać wam, tego nie ma. Bo tutaj niestety też jest skrapla, nie wiem, myśleliśmy, żeby tą taką pianką ociepleniową tutaj zrobić cały dach, jak robią nam w jakichś tych przechowalniach. Może jak ktoś ma tak zrobione, to niech się wypowie w komentarzu, jak się to sprawdza, czy wtedy, no już pewnie nie kapie z dachu, jest trochę cieplej. No tutaj ten budynek jest większy, on jest wyższy od tamtego i tutaj jest po prostu cały czas nawet zimniej w nim. W tamtym to jak zamkniemy te wszystkie drzwi, to jest na plusie, jak teraz były te mrozy po minus, tam u nas było minus 15 najwięcej, to tam było cały czas na plusie w środku. A tutaj było, no, było na pewno zimniej, było gdzieś koło zera lub na minusie może trochę. No ten budynek jest większy, wyższy, no i nie jest ocieplony jak tamten. Nie ma, ten dach dużo daje z tej płyty warstwowej. Tak wam jeszcze pokażę, tutaj wyglądają byki. Tutaj te 7 sztuk z odpajalni. Tutaj macie dalej te Herefordy. Tutaj drugie Herefordy. No one bardzo ładnie przybierają. Widzicie, jakie są okrągłe i płaskie. Te akurat są najedzone po jedzeniu. Bezrożne. Na razie są spokojne. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, tam jest ten czarny. A teraz przejdę wam pokażę, jak wygląda w tamtej wiacie to. No jeszcze śniegu trochę jest. I lód najbardziej, bo to w wigilię padał śnieg. Było na plusie, trochę się rozpuściło, potem zamarzło. O, a tutaj macie, widzicie, tu mamy suchutko, ładnie. Tam trochę gdzie niegdzie się skropli, to ze najbardziej to ze ścian tutaj spada. Widzicie też, to z ścian był trochę front taki, on teraz topnieje, ale mamy tutaj sucho, nic tam nie kapie. No a tak się prezentują te byki tutaj. One będą sprzedawane teraz, następne sprzedaż bydła to będą już one. To prawdopodobnie dopiero na wiosnę gdzieś, jakiś kwiecień, maj, może zobaczymy, jak będą rosły. Tutaj te, no tutaj już pamiętacie pewnie, jak to wyglądają one. Już mają, myślę, że pod 600 kilo mogą mieć. Te tutaj nawet te największe sztuki z tych mieszanek są największe, takie najstarsze czy coś. To one już mają, są naprawdę duże byki. No, ostatnio był przed świętami był wybierany od nich komornik. No już się tylko się przejdzie, się wszystko ruszy. A szczególnie te HF-y. One to są no niemożliwe. Cały czas tylko głupieją. One będą chyba w pierwszej kolejności sprzedane. No, ta jedna sztuka to jest taka, że tylko się wejdzie, od razu już szaleje. No. Tak wygląda u nas tutaj wszystko. Śnieg, zima. Na razie nic nie robimy. No i co? Piszcie, jeżeli chcecie vloga z codziennych obowiązków, z mieszania paszowozu, czy może tam od jałówek coś, piszcie w komentarzach. Ja tutaj wam pokazałem, jak wyglądają byki. No, już przejdę tych odsadków i chyba nie na tyle w tym filmie. Piszcie, jak teraz sprzedawaliście bydło, jakie u was ceny są. Tam wyglądają byki. No, jak mówiłem, o tamtym byku powiedziałem wszystko już. I to tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.